podjąć taką uchwałę o zmianie w planie naszym, odnowy miejscowości Piewarów. W ramach tej odnowy mamy już taki naoczny tutaj przykład, co udało nam się zrobić. To jest ten plac zabaw, który jest właściwie już dokończony. On został sfinansowany, można powiedzieć, w 90% ze środków Unii Europejskiej, 10%. To było przez Urząd Marszałkowski akurat. 10% to był wkład własny naszej pracy, mieszkańców. I abyśmy mogli teraz przystąpić do kolejnych jakby występowania z wnioskami o kolejne inwestycje, no musimy taki mieć dokument przez wieś uchwalony. Jakie są plany? No, plany, żeby tutaj na przyszłe lata, do czego się przymierzamy? Przede wszystkim chodzi nam o to, aby ująć w tym planie rozbudowę ośrodka zdrowia łączną z remontem, ale głównie chodzi o to, żeby środki na to możemy pozyskać na budowę świetlicy. Chcemy to w przyszłości zrobić w połączeniu z tą samą inwestycją rozbudowy i remontu ośrodka zdrowia. Świetlice byśmy później stworzyli na to ośrodka zdrowia. Jako takie pomieszczenie ogólnodostępne dla całej wsi. Druga rzecz, którą planujemy, takie plany są, to tutaj parafia wystąpiła też z wnioskiem, żeby umieścić ją w tym planie, bo zamierza też aplikować o pieniądze Unii Europejskiej na odnowę, na renowację kościoła. I tutaj chodzi o taki ogólny zarys, który ksiądz proboszcz przedstawił, to tak. Chcę w ramach tych pozyskanych środków, bo tam raz już składał wniosek, zostało to odrzucone, ale teraz nadarza się nowa możliwość. W związku z tym planuję w tych pieniądzach planuję zrobić renowację witraży, renowację posadzki całej głównej w kościele i na zewnątrz plac cały kościelny, czyli ta droga procesyjna z podjazdem tam dla niepełnosprawnych. Tutaj w ramach tego chcę na to środki wnioskować o środki. I tutaj jeszcze mamy renowacja kościoła, budowa świetlicy wiejskiej, utwardzenie drogi Giewartów-Mieczownica jest w tym i zagospodarowanie brzegu Jeziora Polickiego. Czyli to jest na lata takie już bardziej odległe, tutaj na lata 2013-2014 aż do 2018 roku. I abyśmy mogli o te środki w przyszłości składać wnioski, musimy mieć przygotowany taki plan odnowy miejscowości Giewartów, podjętą stosowną uchwałę. Ta uchwała zostanie przedstawiona, też nadarza się dobra okazja, bo przedstawiona już od razu jutro na sesji, tak aby ogólnie Rada Gminy mogła zatwierdzić nasz plan odnowy miejscowości Giewartów. Tu oczywiście ta rzecz to jest też pewnie płynna, że możemy potem modyfikować ewentualnie ten plan odnowy w zależności od środków, jakie się będą pojawiały w przyszłości do pozyskania, bo to jest też wszystko jeszcze rzecz otwarta. Budżet na 2014-2020 dopiero będzie jakby zatwierdzany w Unii Europejskiej, więc tutaj my już się przygotowujemy na to, żeby nie stracić takiej okazji. Także tutaj w ramach tego chcemy, to zebranie też poprosiliśmy o to zebranie i na tym zebraniu musimy, żeby jakby dopełnić całą dokumentację, musimy jeszcze uchwalić coś takiego jak zmianę, znaczy uchwałę o przystąpieniu sołectwa Giewartów do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. To jest drugi dokument, który musi być uchwalony. I trzeci dokument, który musi być w związku z tym uchwalony, to musi być powołana grupa odnowy wsi Giewartów. Ta grupa musi się składać przynajmniej z 5 osób, tak? Tak, minimum. Minimum z 5 osób i spośród tej grupy musi być wyłoniony lider grupy odnowy wsi, bo to już jest w ramach Wielkopolskiej odnowy wsi, czyli tutaj to, co był plac zabaw już tego realizowany. Tylko, że tutaj to już musimy dopełnić te dokumenty.